Witajcie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj mamy 21 grudnia, czwartek i ja ostatni raz w tym roku byłam w szkole. Dokładnie tak, ponieważ jutro mamy ślubowanie pierwszoklasistów, na które ja nie idę, bo nie jest ono obowiązkowe dla drugich klas, więc stwierdziłam, że dobra, pośpię sobie dłużej i tak za bardzo mi to nic nie da, bo mam rehabilitację na 8, no ale nie będę musiała przynajmniej wstawać o tej 5, męczyć się autobusami, iść na tym zimie, więc tutaj jest pod tym kątem jest super, no ale już wracając do dzisiejszego dnia, to miałam kartkówkę z dziadów, z polskiego, myślę, że poszła mi spoko, no i oprócz tego jeszcze mieliśmy wigilię klasową, też było bardzo sympatycznie, miałam coś nagrywać, ale jednak nic nie nagrałam, bo cały czas były puszczane kolędy i one były dość głośne i stwierdziłam, że będzie po prostu problem z głosem i żebyście cokolwiek zrozumieli, więc no jednak nic nie nagrywam, a jakie mam plany na resztę tego pięknego dnia, no to stwierdziłam, że chcę zrobić pierniczki, ale zobaczymy jak mi to wyjdzie, ponieważ chcę sobie ogarnąć jeszcze notatki dzisiaj, żeby nie robić tego już później i no mam nadzieję, że się wyrobię. Zamówiłam sobie te spodnie od piżamy z Hello Kitty na AliExpress, kosztowało mnie to parę złotych, nawet już nie pamiętam, ale strasznie mało i są mega milusie, oczywiście do pierwszego prania, ale teraz będę się tym zachwycać, no i będę miała fajne po prostu spodnie do spania albo nawet do chodzenia po domu i namawiałam w ogóle Kaspra, żeby je zamówił, byśmy mieli matching i jakby przychodził do mnie, to by było tak fajnie, Hello Kitty w ogóle, ale końcowo chyba ich jednak nie zamówił, więc tutaj nieładnie napiszcie mu, że tak się nie robi. W ogóle ja byłam bardzo zdziwiona, że te spodnie były na mnie dobre, ponieważ ja zamawiałam rozmiar S, gdzie zazwyczaj mam XS i spodnie zawsze skracam, a one są idealne na długość, w pasie to samo, więc chyba zacznę zamawiać spodnie na AliExpress. Zapakowałam prezenty, są to dokładnie prezenty dla Kacpra, a jeszcze te dla mojej mamy i taty, to już pakowaliśmy wcześniej i są na dole. No ale zapakowałam te prezenty i nie nagrywałam wam tego, ponieważ w międzyczasie przechodziłam milion załamań nerwowych i po prostu nie chciałam, żebyście to widzieli, ale no, efekt końcowy jest super, bardzo się cieszę, że moje męczarnie zostaną, nie wiem, jakby rozdarte w parę sekund, jak Kasper będzie to otwierał, no ale nieważne, ten prezent jest najlepszy, ponieważ jest to parę pudełek i na samym końcu jest małe autko z Hot Wheelsa, no, w takim pudle, moja mama na to wpadła, ona jest genialna, naprawdę. Moja mama chyba po prostu lubi się śmiać z ludzi, którzy otwierają milion pudełek, żeby w końcu otworzyć taką małą rzecz, ponieważ jak wpadła na ten pomysł i no po prostu powiedziała o tym, to mój tata zaczął mówić, że on jak miał 18 lat, to dostał od niej na prezent łańcuszek, tyle że on był zapakowany w kilkanaście pudełek i w ogóle było to takie wielkie, a na samym końcu było małe pudełeczko po prostu z łańcuszkiem, co nie? No i jeszcze jak ja otwierałam chyba 2 lata temu mój obecny telefon, to też było takie wielkie pudło w środku kolejne i każde było zapakowane i na samym końcu właśnie telefon, więc taki oto jest żartownik z mojej mamy. No ale w sumie tak śmiesznie się to ogląda, tyle że no ja w trakcie przechodzę milion załamań nerwowych, kiedy pakuję te prezenty, bo mnie zawsze wszystko drażni, jak nie jest tak idealnie w ogóle, więc to nie jest dla mnie. Otworzymy sobie jeszcze kalendarze adwentowe i jakby było widać gdzieś tam z tyłu bałagan na biurku, to sorry, ale no przypisywałam lekcje w dość chaotyczny sposób, a i tak jeszcze nie skończyłam, więc mega super, ale już wracając do kalendarzy, no to 21 mamy tutaj i w środku mamy pewnie wafelki, tak myślałam. Kalendarz z Ferrero, ale jeszcze tak na chwilę wracając do mojego super gorsetu, to mam wrażenie, że jak nagrywam z nim na wierzchu i w tej bluzce, to wyglądam jak taki Seba, który ma 2 telewizory pod pachami czy coś tego typu, ale 21 jest tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że w miarę normalnie to wygląda, bo no nie wiem, u mnie na podglądzie wygląda to co najmniej śmiesznie. No i tutaj mamy taką oto czekoladkę. Kalendarz z Mixit i w środku mamy jakiegoś batonika, no i jest to dokładnie taki baton. No i jeszcze 20 z kalendarza od mojej mamy, ponieważ nie nagrywałam, więc sobie teraz otworzymy. I jest tutaj coś małego, o, coś takiego, a więc sobie otworzymy. Ciekawe, ma kształt. I dobra, podwadziłam to, miałam mówić, że będę miała trudności z otwieraniem tego.
No i w środku mamy taki oto błyszczyk z Lovelies, tej takiej chyba czekoladowej albo mlecznej kolekcji, bo to opakowanie trochę mi przypomina jakiś karton mleka, ale jest tu napisane, że czekolada i w ogóle to uwierzmy im, ale jest to odcień chyba trzeci z tego, co tutaj widzę, jakby ktoś był ciekawy. Macie tutaj swatcha, starałam się, żeby wyszedł on w miarę jakoś ładniej, bo ja nie umiem takie rzeczy, ale no kolorek jest taki dość ciemny. Tak się prezentuje na ustach i czuć, że on jest taki mocny czekoladowy, a w mojej skromnej opinii lepiej by było, jakby on był jakiś taki wiśniowy, bo w sumie chyba, no nie wiem, czy by to pasowało do tego koloru, wydaje mi się, że może tak, ale jakby był ten błyszczyk właśnie taki bardziej wiśniowy, jakiś kwaskowaty, to byłoby lepiej. Jak już jesteśmy przy kosmetykach, to często się mnie pytacie, co sądzę o tym różu z Rare Beauty, bo jego również dostałam w kalendarzu adwentowym i od momentu właśnie dostania go, to codziennie go stosuję, więc możecie sobie tak mniej więcej obczaić, jak on się prezentuje, bo raz sobie nałożę mocniej, raz tak troszkę lżej, więc sobie tam możecie obczaić na spokojnie. No ale co ja sądzę o tym różu? No to mi on osobiście bardzo się podoba, ale taka jedna uwaga, jeśli go macie i jest to wasze pierwsze spotkanie z tym różem, to uważajcie na to, ile go nakładacie, bo no naprawdę bardzo mało tego produktu wystarczy, żeby mieć taki dość mocny efekt różu na twarzy. Idziemy teraz robić pierniczki, raczej nie będziemy ich już dzisiaj dekorować, ponieważ jest dość późno, ale zrobimy je i mam nadzieję, że nie spalę przy okazji domu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gdy się kolejnego dnia, mamy piątek 22 grudnia i stwierdziłam, że ten vlogmas będzie dwudniowy, więc po prostu nagrywam kolejny dzień, witajcie w piątek. Ja byłam na rehabilitacjach i ogólnie to nie poszłam dzisiaj do szkoły, no bo jednak pierwszoklasiści mają to swoje ślubowanie i starsze roczniki po prostu no nie muszą na tym być, więc stwierdziłam, że dobra, nie ma sensu, żeby tam iść i zostanę sobie w domu, ale za to przychodzi do mnie Kasper, będzie bardzo fajnie, postaram się z nim oczywiście coś nagrać. Będziemy robić pizzę, może nie spalimy kuchni, tak ja prawie wczoraj. No i będę mu dawała ten prezent, który przygotowałam dla niego i sobie zrobimy otwieranie na pewno jednego, bo wyszedł on bardzo ciekawie. No i w sumie nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć, po prostu czekamy na niego. Wyprostuj się, a nie garbisz się. Tak, super. Czemu tak dziwnie siedzisz? Nie mogę siedzieć. Nie wiem. Dobrze siedzę. Dziś nie ostroś na mnie. Ja? No. Bo? Bo ja mam sweter. No tak, jak mnie nie widać, to na pewno chwycisz. No, widzisz, jak super. Głośniej się nie da? Głośniej się nie da? Już? No. No, ale to samo. Jest u mnie Kasper, więc tutaj macie już drugiego vlogmasa z jego udziałem, ale otworzyliśmy tam mniej więcej prezenty, które sobie robiliśmy i o których też wam wspominałam już na wcześniejszych vlogmasach i zostawiłam jeden prezent dla niego do otwarcia i ten prezent będzie otwierał na... W sensie, no wy będziecie widzieć, jak on to otwiera, ponieważ stwierdziłam, że chcę mieć jego reakcję nagraną i będzie świetnie, co nie? Tak. Jeszcze raz? Tak. No, otwieram. Tak, żeby było widać jeszcze przy okazji.
Mogę? Masz może jakiś nożyk? No mam. Ale wiesz, coś mówię jeszcze przy okazji. Co mam powiedzieć? No nie wiem. Albo dobra. Dobra, jest git. Chyba. Wyżej to daj na nogi sobie. Może być? Widziałem. No to dobrze, może dać. Ja myślę, że to jest 5 prezentów w tym mieście. To też na pewno nie. No myślałem. Uwaga, kolejny. Muszę pokazać. Dobra, ale dobra, co obstawiasz, że to będzie? Nie mam pojęcia. Wiesz to? Wiem. To ja to miałem dostać. No, czyli co dostałeś? Hot Wheelsa. Tak, w ogóle śmieszna historia, bo było tak, że ja tego Hot Wheelsa kupiłam gdzieś w wakacje i no nie, miałam mu go dać już jakiś czas temu, ale jakoś, nie wiem, tak się stało, że go nie dam, więc stwierdziłam, że dobra, teraz dam do prezentu, no i otwierał to autko dokładnie 5 minut, prawie 6 i wam pewnie dam to w przyspieszeniu, ale było bardzo fajnie. Podoba ci się to pewnie. Super autko? Mhm. Tak, będziemy w przyszłości takim jeździć. Wiadomo. No, piękne autko, bardzo fajne, tam jest kupa śmieci, no ale autko jest fajne, co nie? Pewnie. Tyle papieru na takie małe, super autko. Myślę, że super mi to wyszło. Idziemy teraz robić pizzę, dwie ameby gotujące. W jednej kuchni to będzie super połączenie. Nie no, serduszko miało być ładne. Aha. Co? Nagrywam. Ty coś powiedzieć? Nie. Okej, to robimy pizzę i stwierdziłam, że chcę kształt serduszka. Co z tego, że w trakcie robienia tego kształtu, kiedy już było w sumie spoko kółko, ale stwierdziłam, że chcę serduszko, więc teraz Kasper się męczy i robi serduszko, ale robienie pizzy jest super, szczególnie kiedy nie umie się rozwałkować. Tak, rozwałkować?
Ciasta. Dwie gotujące amyby w jednej kuchni. Skończy się pożarem domu. Patrz. Ale wiesz, że my jak to przyłożymy, to będzie brzydkie. No to jak ja ci mam inaczej zrobić? No patrz. No nie, no. Jak ja mam to zrobić? Nie da się. Ja to zrobię. Co mam powiedzieć? Nie wiem, ja to zrobiłem. Takie piękne serduszko, ja to zrobiłem. No. No to powiedzmy, że on to zrobił, ale sytuację ratowaliśmy razem, bo ładnie wyglądało na blacie, przenieśliśmy, wyglądało potem jak jakiś grzyb i no teraz w miarę wygląda. Czemu na ciebie ostrość bierze? To ja jestem gwiazdą. No i co to ma być? Który chcesz najpierw? Tam? No. Otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe i z racji takiej, że Kacper jest gościem, to będzie je otwierał, więc pierwszy kalendarz, proszę bardzo. No to się trudno wyciąga, ale... A, tego jeszcze nie było. No to mamy taką oto czekoladkę. Kalendarz z Ferrero i 22 jest tutaj. No ja nie mam paznokci tak jak ty. Głupia wymówka. No i mamy taką oto czekoladkę. Biała czekolada jest super. On ją lubi, ja nie wiem jakim cudem. Tak. Możesz pokazać, będzie, że coś robisz. Kalendarz z Mixit 22. No i w środku mamy, otwieraj. Niesamowite, umiem otworzyć. I to jest, nie mam pojęcia co. A więc jest to sypka mieszanka do przygotowania kaszy jaglanej z orzechami, czekoladą i suszonymi owocami. No i kalendarz od mojej mamy, proszę bardzo. Książka, o którą bardzo nudziłam, czyli Krew, która nas dzieli od Edyty Prusinowskiej. Bardzo ładna jest, prawda? Patrzcie, kamerę. Podoba ci się? Podoba mi się. Ładna, co nie? Nie. Tego nie pachnie. No to koniec otwierania kalendarzy. Gość specjalny poradził sobie świetnie. Jak oceniasz otwieranie? Super było. W skali od 1 do 10? No, 9. Czemu 9, a nie 10? No i co mnie jeszcze wiesz? Samiec poszedł do domu, nie wiem po co, w jakim celu i co on sobie w ogóle myślał, bo przecież ja mam łóżko, spokojnie mógłby na nim spać, ewentualnie na podłodze, ale już dobra, mogę wam w sumie pokazać, co dostałam od niego na prezent i też w końcu wam nie pokazałam to, co ja mu kupiłam, więc teraz wam tak ogólnikowo powiem, a więc kupiłam mu m.in. etui na telefon, bo jego telefon błagał o to, żeby w końcu mu kupić jakiegoś case'a czy cokolwiek, więc stwierdziłam, że to będzie dobry zakup. Tak samo kupiłam mu kalkulator z Casio, taki fajny, porządny, bo cały czas mi kradł, więc stwierdziłam, że dobra, będzie miał w końcu swój, a mój piękny różowy kalkulator zostawi w spokoju. Oprócz tego dostał jeszcze bluzę,
jasną taką, bo jemu jest bardzo ładnie w jasnym, ale chodzi uparty cały czas w czarnych ubraniach, więc tutaj no nieładnie. I jeszcze tego Hot Wheelsa i skiety z Gwiezdnymi Wojnami, Gwiezdne Wojny, tak? Bo on jest tam fanem i w ogóle, więc stwierdziłam, że też będzie fajnie. I chyba tyle z tego, co pamiętam. Możliwe, że o czymś zapomniałam, ale raczej nie. No a teraz Wam pokażę, co ja dostałam. A więc taka oto książka. Jest ona mega ładna i w środku też prezentuje się spoko, ponieważ rozdziały ma takie bardzo ładne. Tylko nie wiem, co autor miał na myśli, bo tutaj książka jest taka fajna, jasna, a grzbiet ma taki ciemny, więc nie wiem, co to ma na celu, ale niech im będzie. Dostałam też misia i tutaj wyjdzie, że ja się najbardziej cieszę z tego misia, ale ten miś jest taki przeuroczy. Ja w ogóle marzyłam, żeby w końcu dostać od niego jakiegoś misia, bo misie są fajne, można się do nich przytulać i w ogóle. Więc mamy misia, ja jestem spełniona, mogę umierać. No i jeszcze dostałam taką oto szminkę z Charlotte, tą taką wiralową. No i oprócz tego jeszcze czekoladę, którą dałam już na dół do szuflady z słodyczami, czekoladę i żelki, więc mega fajnie, jeszcze raz dziękuję i no, fajnie było. Tak się prezentuje ta szminka. Swatcha Wam niestety nie zrobię, bo jest mi jej szkoda, ale jest bardzo ładna, no i tutaj macie odcień. Chwilę mnie nie było, ale poszłam na dół do rodziców coś poogarniać, więc już wróciłam, ale i tak to będzie już raczej koniec tego odcinka, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę. Ja jutro wstaję z samego rana, żeby cokolwiek dla Was nagrać, bo jutrzejszy dzień to będą jedne wielkie przygotowania. Będzie super. Możecie mi życzyć powodzenia, ale oczywiście postaram się coś nagrać, ponieważ no postawiłam sobie taki cel, że wstanę rano i coś nagram. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, no ale w każdym razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!